Podcasty Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu popularno-naukowego, jaki prowadzimy w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie. Nazywam się Marta Krzywda, jestem specjalistką do spraw wydarzeń i popularyzacji nauki, a dzisiejszym moim gościem jest dr Przemysław Krajewski, archeolog z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu będziemy rozmawiać o podwodnym dziedzictwie kulturowym i jego znaczeniu, o metodyce podwodnych badań archeologicznych, o problemach związanych z zarządzaniem obiektami podwodnymi oraz o prawnych aspektach badań podwodnych w Polsce. Panie doktorze, czy na początku mógłby pan nam wyjaśnić, czym tak naprawdę jest dziedzictwo podwodne i w jaki sposób ono wpływa na naszą kulturę i świadomość historyczną? Dziedzictwem podwodnym, kulturowym możemy nazwać, jeżeli traktować ten termin szerzej, to wszystko, co zalega pod wodą, a co związane jest z działalnością człowieka przede wszystkim w czasach przeszłych. Potocznie przyjęło się, że jeżeli mówić o dziedzictwie podwodnym, o, o obiektach dziedzictwa kulturowego pod wodą, to najczęściej wskazuje się w raki. To jest jakby oczywiste. No. Cokolwiek człowiek nie zbudował, żeby pływać, e, przez jakiś czas mu służyło, i, i potem bardzo często zdarzało się, że e, to po prostu zatonęło. Zostało porzucone gdzieś przy brzegu, e, osunęło się do wody i tak dalej, i tak dalej. E, szacuje się, że w ogóle 90% wszystkiego, co kiedykolwiek pływało po wodzie, zostało zbudowane przez człowieka, e, zatonęło i gdzieś tam zalega na dnie. E, zatem to tworzyłoby to nasze dziedzictwo podwodne. Dlaczego ono jest ważne? Dlaczego jest istotne dla naszej kultury? Starożytni mówili, Rzymianie, navigare necessae est, żeglowanie jest koniecznością. Pytanie, czy bardziej mieli na myśli to, że jest koniecznością ekonomiczną, bo nie sposób, Utrzymywać dalekosiężnych kontaktów handlowych bez poruszania się sztakami wodnymi. One zresztą były dużo łatwiejsze niż, niż sztaki lądowe, czy też bardziej mieli na myśli to, że w naturze ludzkiej jest sięganie do tego, czego jeszcze nie widać, czego jeszcze nie znamy, co jest gdzieś tam za horyzontem, i w tym momencie zbudowanie czegoś, co pozwala gdzieś tam za ten horyzont sięgnąć. Było. Działaniem, któremu nie sposób się oprzeć. Zatem to, co pod wodą zalega, co jest elementem czegoś, co moglibyśmy też nazwać kulturą nautyczną, tą częścią naszej szeroko rozumianej kultury, która związana jest z eksploatacją wody, z wykorzystaniem wody jako, jako szlaku komunikacyjnego, no, nie sposób się tego pozbyć, jakby z naszego dziedzictwa. Znaczna część naszej cywilizacji zbudowana jest dzięki wodzie, dzięki kontaktom, które szlakami wodnymi utrzymywaliśmy, podtrzymywaliśmy. To wszystko w tym momencie gdzieś tam w nas zostało. Niekoniecznie bezpośrednio, ale, ale tworzy coś, do czego no, musimy i chcemy się przyznawać. A jakie są kluczowe aspekty i znaczenie podwodnego dziedzictwa kulturowego? Podstawową cechą dziedzictwa podwodnego to jest kontekst, w jakim te, te rozmaite obiekty się znajdują, a więc to jest coś, co zalega pod wodą, ze, ze wszystkimi tego konsekwencjami. A jeżeli prowadzę jako archeolog wykopaliska na lądzie, stykam się tutaj z całą gamą takich zjawisk, które nazywa się procesami podepozycyjnymi. One polegają na tym, że w momencie, w którym coś zostaje wyłączone z użytkowania przechodzi to mówimy do kontekstu stratyfikacyjnego. Czyli zalega w ziemi zostaje zakopane, możemy mówić o przykładzie pogrzebu, pochówku. W momencie złożenia ciała do ziemi tam następują procesy rozkładu tkanek Dary grobowe ulegają korozji, jeżeli są z metalu, jeżeli są z materii organicznej, jakiejś z drewna, z kości, z poroża. To wszystko ulega jakimś tam przekształceniom i to są przekształcenia, procesy, które są typowe dla kontekstu jakby ziemnego. Pod wodą to się odbywa inaczej. Pod wodą to może wynikać z chemizmu wody może wynikać z właściwego dla danego akwenu. Życia biologicznego, mogą nam się pojawiać jakieś organizmy, które żywią się na przed drewnem. Stąd no, oglądamy filmy pirackie, ale, ale jeżeli będziemy oglądać filmy dokumentalne, które pokazują wraki zalegające gdzieś tam w morzach koralowych. No, to z nich zostały szkielety jakieś tam ewentualnie, albo w ogóle nic drewnianego nie zostało. Natomiast jak będziemy oglądać wraki zalegające na Bałtyku, to tutaj są takie warunki, które pozwalają drewnu znakomicie się zachować. Czego świetnym przykładem jest wrak okrętu Waza. Jeżeli ktoś w Sztokholmie, w Szwecji był i, i Muzeum Wazy właśnie widział, to jest kompletnie znakomicie zachowany 17-wieczny okręt, który przez prawie 400 lat leżał pod wodą. Temu drewnu nic się absolutnie nie stało. Zatem podstawową jakby cechą tego kontekstu, tego dziedzictwa podwodnego to jest to, że zalega w specyficznym kontekście, który stwarza też ogromne wyzwania w badaniach który stwarza bardzo specyficzne wyzwania, jeżeli chodzi w ogóle o poszukiwanie takich obiektów, no bo widoczność pod wodą nawet w znakomitych warunkach może sięgać kilkunastu metrów, dwudziestu, trzydziestu, gdzieś tam w tych ciepłych morzach. U nas, jeżeli prowadzę badania na Zalewie Szczecińskim, znakomitą sytuacją jest, jeżeli widoczność przekracza jeden metr. Bardzo często jest tak, że ta widoczność jest ograniczona do kilkudziesięciu centymetrów, kilkunastu centymetrów. E, koledzy z e, Torunia, którzy bardzo intensywnie rozwijają śródlądową archeologię podwodną, e, mają opracowane metody prowadzenia prac badawczych bez widoczności w ogóle. E, zgaśmy światło i spróbujmy w tym momencie uprawiać naukę e, wobec... Przedmiotów, których jeszcze nie widzimy, a znaczy jeszcze nie znamy w ogóle, bo zalegają rzecz w mule gdzieś tam na dnie i próbujmy się z tym ogarnąć w sposób metodyczny, w taki sposób, który nie przyniesie szkody substancji zabytkowej i tak dalej. To są bardzo specyficzne kwestie, które z tym dziedzictwem są związane. Chociaż czasami jest tak, że to, co. Kiedyś było pod wodą, to co kiedyś było zbiornikiem wodnym, z czasem przestało nim być. I tutaj, dopowiadając niejako, czy komplikując odpowiedź na Pani pierwsze pytanie, czym jest dziedzictwo podwodne, może się okazać, że z jednej strony rozmawiamy o zabytkach, o obiektach, które kiedyś funkcjonowały w środowisku wodnym, a w tej chwili możemy je znaleźć w środowisku. Podmokłym, gdzieś tam na torfach, na bagnach, albo w ogóle na lądzie suchym, stałym. No i pytanie, czy to jest coś, co przynależy do tego świata wodnego, czy to jest coś, co z racji tego, że w ten sposób funkcjonowało, czy coś, co jednak jest już takim elementem klasycznej, tradycyjnej archeologii, ponieważ badamy to metodami właściwymi dla archeologii lądowej. Panie doktorze, a jakie metody i techniki wykorzystywane są właśnie w podwodnych badaniach archeologicznych i przede wszystkim, jakie zasady panują podczas wykonywania takich badań, żeby było bezpiecznie i dla osoby wykonującej taką, taką pracę, ale również, żeby nie niszczyć po pierwsze znaleziska, a po drugie, żeby w żaden sposób nie wpłynąć negatywnie na środowisko morskie. Tutaj problemem jest to, że operujemy właśnie w środowisku, które ma bardzo specyficzne cechy, o, tym, o czym wspomniałem wcześniej. Właśnie kwestia widoczności, kwestia jakby bezpośredniego dostępu do kontekstu, w którym te zabytki zalegają, czy te obiekty zalegają. Dlatego, że no jeżeli prowadziłem badania na lądzie, mogę posługiwać się zdjęciami lotniczymi, satelitarnymi, mogę wykorzystywać jakieś technologie laserowe. Mogę osobiście przejechać się w teren, przejść po stanowisku, zobaczyć, jak wygląda ta forma terenu. Mogę pozbierać jakiś materiał zabytkowy, który zalega na powierzchni. To są jakby cały czas działania, które można zrealizować po pierwsze samodzielnie, w dowolnym momencie, które w istocie są bezkosztowe wyjedziemy za miasto, no to jest kwestia ewentualnie paliwa, żeby dojechać, ale nic więcej nie jest potrzebne. Był czas taki, kiedy pracy archeologa wyobrażano sobie właśnie jako aktywność pojedynczego człowieka, który w bagażniku wozi łopatkę i, i jakąś miarkę i ewentualnie woreczek i to jest wszystko, co potrzebuje, żeby przeprowadzić jakieś badania wykopaliskowe. Oczywiście archeologia lądowa już od dawna tak nie wygląda, ale naupartego Dołek w ziemi, jesteśmy w ten sposób w stanie wykopać. Natomiast w momencie, w którym wchodzimy na wodę, no, musimy na czymś wypłynąć. To jest kwestia e, po pierwsze jakiejś jednostki pływającej, po drugie personelu, który e, tę e, łódź obsługuje, e, wszystkich wymogów prawnych, które są z tym związane. Tak? No, trzeba mieć uprawnienia, mamy prawo jazdy na samochód, musimy mieć zapewne prawo jazdy na, na, na łódkę odpowiednią. E, no i to dopiero wyszliśmy z portu, i jeszcze musimy zacząć czegoś szukać. Potrzebujemy sprzętu wysoce specjalistycznego i potrzebujemy kompetencji, żeby ten sprzęt obsługiwać. Nie możemy, bo to nie zadziała, wychylić się przez burtę i próbować dojrzeć coś przez, przez powierzchnię wody, co tam ewentualnie na nie zalega. bo tego typu poszukiwania są możliwe w wodzie, która ma głębokość 20, 30, może 50 cm w, w porywach i czasami jest skuteczne. Czasami jest skuteczne. mogę później po niej opowiedzieć, co, co ciekawego można znaleźć, jak wychylić się za burtę kajaka w niektórych miejscach, no ale tak czy inaczej to nie jest metoda, która jest metodą uniwersalną. Archeolodzy to czy znaczy Archeologia to taka dyscyplina, której y, y, uprawiający ją muszą znać się po trosze na wszystkim, co znaczy, że najczęściej nie znają się na niczym do końca i muszą posiłkować się specjalistami. I takim wsparciem naszym, y, krytycznym, bardzo, bardzo ważnym, fundamentalnym y, w badaniach podwodnych są y, nasze koleżanki, koledzy z Politechniki Morskiej. Ponieważ tutaj wchodzą w grę takie techniki jak sonar, jak sabotom profiler, wysoce specjalistyczne urządzenia, które dedykowane są obrazowaniu dna morskiego, gdzie można zobaczyć, co na dnie zalega, gdzie można zobaczyć, co zalega pod dnem, nawet. No, my korzystamy z takich obrazów, natomiast no, nie mamy kompetencji, no, nie możemy znać się na wszystkim do końca, więc polegamy na współpracy z osobami, które, które robią to profesjonalnie. No i muszę powiedzieć, że taka współpraca istnieje i prowadzimy ją od dawna z koleżankami i kolegami z Politechniki Morskiej. To przynosi rewelacyjne rezultaty. A jakie wyzwania i problemy wiążą się z zarządzaniem, z konserwacją? I udostępnieniem takich znalezisk podwodnych. Obiekty, które zalegają pod wodą, no, mają swoją specyfikę również i w tym wymiarze, że bardzo trudno nimi zarządzać. Istnieje oczywiście ustawa o ochronie zabytków, która rozciąga się również na obiekty zalegające w wodzie, w tym wodach morskich. Precyzyjnie określony jest sposób uzyskiwania pozwoleń na, na takie badania. Problem polega na tym, że no, trzeba to jeszcze skutecznie egzekwować. O ile w przypadku stanowisk lądowych, no, zawsze ktoś może zobaczyć, że ktoś robi coś e, nielegalnego. Jako archeolodzy, potykamy się z sytuacjami, w których e, tak zwani poszukiwacze skarbów rozkopują na przykład kurchany. No to jest wandalizm, żeby nie powiedzieć gorzej, natomiast no, można mieć nadzieję, że jeżeli te kurhany zlokalizowane są gdzieś na terenie lasu, że tam zawsze jest jakiś leśniczy, który dogląda tego terenu, bo, 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 bo taka jest jego praca i jest szansa na to, że po prostu jego obecność będzie odstraszała takich, takich rabusiów, natomiast na wodzie jest to zdecydowanie trudniejsze. Zatem jeżeli mówimy o ochronie obiektów, które gdzieś tam pod wodą są, no to są odpowiednie zapisy prawne, są procedury, natomiast bywa z nimi różnie. Bywa z nimi różnie. Była taka sytuacja przed kilku laty, gdzie. Do Urzędu Morskiego zgłoszono nurkowanie na jednym z wraków na, w polskiej strefie Bałtyku. No i okazało się, że zgłoszenie było o tyle fałszywe, że ekipa popłynęła na wrak, na który nie wolno nurkować. Są takie wraki, które mają status mogił, i tutaj z litery prawa nurkowanie na nich jest po prostu zabronione. To są miejsca, gdzie spotykają szczątki setek czy tysięcy nawet ludzi. I nie ma potrzeby, żeby ten spokój zakłócać. Natomiast takie wlaki niestety też są eksplorowane. Z ciekawości dlatego, że to zabronione, dlatego, że one nie są jeszcze rozgrabione, to jest kolejny problem, że ludzie, którzy nurkują no niezawodowo, w tym sensie zrobią to rekreacyjnie, chociaż mogą mieć bardzo zaawansowane umiejętności techniczne, że po prostu zabierają sobie na pamiątkę różne rzeczy. Zatem na te nurkowania na, na, na te e, wraki, na których jest to zabronione, cały czas się de facto odbywają. Tutaj sytuacja skończyła się tragicznie, e, o tyle, że e, osoby, które tam nurkowały, po prostu nie wróciły na powierzchnię e, i nawet nie było jak udzielić im pomocy, ponieważ nurkowanie nie było zgłoszone. A ekipa, która została na pokładzie na, na, na jednostkę, która tam przypłynęła, spanikowała i, i przez bardzo długi czas utrzymywała, że nurkowali w zupełnie innym miejscu, także nawet ciało nie znaleziono przez długi czas. Tragiczna historia, ale pokazująca również z jakimi problemami jakby ochrony, czy z jaką determinacją osób, które chcą robić różne rzeczy. Na które trudno się zgodzić, stykamy się w sytuacji, w której chcemy to, to dziedzictwo podwodne chronić. Innym problemem jest to, że gdybyśmy chcieli podjąć takie obiekty z wody, tak, uznajemy, że coś jest bardzo cenne, coś jest warte ekspozycji, no bo y, możemy opowiadać, w którym miejscu, nie wiem, na zalewie czy na w zatoce pomorskiej leżą jakieś wraki, ale bardzo niewiele osób będzie miało y, możliwość, żeby doświadczyć tego bezpośrednio. Y, a gdybyśmy chcieli to udostępnić, to, to możemy rozmawiać o tym, że chcemy to wyjąć z wody i przedstawić na ekspozycji. Mamy w tej chwili nową ekspozycję archeologiczną w Muzeum Narodowym Przy Staro Muńskiej. i tam elementem części wczesnośredniowiecznej wystawy archeologicznej jest łódź kleptkowa zabytkowa. Zatem tak, wydobywa się takie rzeczy, eksponuje się takie rzeczy. Tylko tutaj problemem jest to, że dopóki takie zabytki, mówię o zabytkach drewnianych, dopóki one zalegają, w środowisku o stabilnych parametrach, to one trwają. One trwają i archeolodzy znajdują dłubanki, łodzie jednopienne, które mają po 7-8 tysięcy lat. One sobie leżały gdzieś tam w takim środowisku, które im nie szkodziło, i jakby tam leżały, mogą żyć następne 8 tysięcy lat, i nic im się nie stanie. Natomiast w momencie, w którym wydobywamy to na powierzchnię, one są eksponowane na powietrze, znaczy na tlen, na światło, w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin pokryją się jakimś grzybem i za kilkanaście tygodni, za kilka miesięcy okazałoby się, że to ulega destrukcji. Jakbyśmy pozwolili temu wyschnąć, to się rozeschnie, zdeformuje, popęka no i to też nie będzie coś, czego, czego oczekujemy. Gdybyśmy ten okręt waza odwiedzili, on został wydobyty, jak dobrze pamiętam, w latach 50. XX wieku. I on po dziś dzień jest konserwowany. On cały czas jest natryskiwany, natryskiwany jakimś roztworem właśnie z substancjami grzybobójczymi, bo tylko to pozwala go utrzymać w takim stanie, w jakim jest. Ani się nie może rozeschnąć, ani nie może się pogryźć pleśnią. Zatem, jeżeli rozmawiamy właśnie o sposobie prowadzenia badań, o tym, do czego te badania mają prowadzić, jak zarządzać tym dziedzictwem, no to mamy troszkę problem, bo niektóre obiekty chcielibyśmy wydobyć, chcielibyśmy pokazać, pochwalić się nimi, ale z drugiej strony ich ekspozycja w warunkach innych niż one teraz zalegają to jest ogromne wyzwanie logistyczne i finansowe żeby nie pogorszyć stanu zachowania tego obiektu. Więc są sytuacje tego rodzaju, gdzie archeolodzy na przykład taką łódkę, robią pełną dokumentację, biorą próbkę czy próbki i zatapiają to z powrotem tam, w tym miejscu, temu obiektowi będzie najlepiej, to znaczy jemu się nic nie stanie, będzie cały czas trwał. A może w przyszłości ktoś będzie miał środki, możliwości, żeby, żeby podjąć i zrobić konserwację lepiej, albo w ogóle zmierzyć się z tym wyzwaniem, coś, czego dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrobić. Wracając jeszcze do tych aspektów prawnych, o których Pan doktor wspomniał, jakie są obowiązujące uwarunkowania prawne dotyczące właśnie badań podwodnych w Polsce? I czy są jakieś regulacje, które określają, co i w jaki sposób można rekreacyjnie poszukiwać pod, pod wodą? Kwestie poszukiwań podwodnych reguluje ustawa o ochronie zabytków. Należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Natomiast jeżeli rzecz dzieje się na wodach morskich, to takie pozwolenie wydaje dyrektor właściwego terytorialnie Urzędu Morskiego w porozumieniu z konserwatorem zabytków. I tutaj lista jakby szczegółowych wymagań jest określona w rozporządzeniu, jak ma wyglądać wniosek, jakie ma załączniki mieć dołączone do, do tego wniosku to w tym momencie musi być jakby załatwione, żeby uzyskać pozwolenie i takie prace prowadzić legalnie. I tutaj specjalnych jakby możliwości yy, czy dowolności nie ma. No albo się coś robi legalnie, albo się robi to nielegalnie i tyle. Pracuje pan jako adiunkt na wydziale archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jakimi zagadnieniami zajmuje się pan na co dzień w swojej pracy badawczej? Najbardziej interesuje mnie środowisko, raczej przemiany środowiska, przy czym za najciekawsze uważam zmiany, jakie nastąpiły około 6 tysięcy lat temu na Pomorzu Zachodnim. Jednym z ważnych elementów krajobrazu jest ujście Odry, jest Zalew Szczeciński, przecież to jest to, co, co rzuca się w oczy, jeżeli patrzeć na Pomorze Zachodnie. Musimy mieć świadomość, że to jest zbiornik, który jest bardzo młody, jego powstanie wiąże się z ostatnim etapem wytapiania lądolodu, który pozostał nam po zlodowaceniu. Wiemy, że mieliśmy epokę lodowcową, po epoce lodowcowej, czyli po Pleistocenie, nastąpił holocen, ale ta granica, jeżeli patrzeć na oś czasu, jest granicą umowną w tym sensie, że. Wytapianie lądolodu, który pozostał po Pleistocenie, to był proces, który trwał 4000 lat. To znaczy, że przesuwając się na północ, tamten lądolód cały czas jeszcze resztkowo trwał i jednocześnie podnoszenie się poziomu morza, wynikające z uwalniania wody w stanie ciekłym, też było procesem fazowym i rozciągniętym w czasie. Uwalnianie tej wody powodowało przesuwanie linii brzegowych. Coś, co kiedyś przebiegało daleko na, na północ, patrząc z naszej perspektywy, tutaj Bałtyku południowego. Ta linia przesuwała się coraz dalej na południe. W którymś momencie doszło do tego, że zostały zalane obszary, które były nisko położone, już w obrębie lądu. Takim obszarem, właśnie był teren obecnego zalewu szczecińskiego. Dla mnie, jako archeologa, fascynujące jest to, że ten teren wcześniej był zamieszkały, wykorzystywany przez człowieka. W wielu kulturach istnieje mit o potopie. On gdzieś tam może mieć zahaczenie, wprawdzie, choć nie był, nie był to potop zesłany przez siły nadprzyrodzone, to właśnie był, były momenty deglacjacji, bardzo gwałtownej niekiedy, czy to w kontynentu północnoamerykańskiego, czy gdzieś tutaj w obrębie. Azji Środkowej. Mamy w zapisie geologicznym takie zdarzenia, które w ogóle nie mieszczą się w głowie, jeżeli próbujemy sobie wyobrazić. No, nie ma filmu katastroficznego, który potrafiłby pokazać falę tsunami, która ma 300 metrów wysokości, na przykład, albo przepływy wody, które są dwukrotnie większe niż przepływ wszystkich rzek kuli ziemskiej razem wziętych. To były takie sytuacje, które wówczas się zdarzały. No, u nas taką powodzią na naszą skalę jakby regionalną mogło być właśnie zalanie rozległej Niecki wzdłuż Dolnej Odry i moment powstania Zalewu Szczecińskiego. Gdzieś tam pod wodą, gdzieś pod tymi osadami, które są efektem już akumulacji w środowisku wodnym, zalegają Zabytki archeologiczne, zalegają stanowiska, które cały czas czekają na odkrycie. Niektóre z nich chyba już gdzieś tam mamy na końcu palców. Dotykamy je opuszkami. Mamy nadzieję, że za chwilę chwycimy je w garść. To jest zupełnie inna jakość archeologii. To jest też element tego dziedzictwa podwodnego, bo to są stanowiska lądowe przecież. To, to były tereny, które były normalnie przez człowieka zasiedlone. Tam żył i polował, zbierał wszystko, co było mu do życia potrzebne. No, ale teraz znajduje się pod wodą i musi być badane właśnie w tym reżimie technologii, technice właściwej, badaniom podwodnym. Nazywamy takie tereny krajobrazami zatopionymi. To były krajobrazy lądowe, w tej chwili one się znajdują 2, 2,5, 3 metry pod wodą. No i są fascynujące. Są fascynujące nie tylko dlatego, że siedzimy w wodzie, no bo to jest bardziej przeszkoda niż, niż atrakcja, natomiast kategorie źródeł, jakie tam znajdujemy, po prostu są oszałamiające. Archeologia epoki kamienia Zwłaszcza środkowej części mezolitu, wcześniej syłkowego paleolitu, do pewnego momentu była oparta wyłącznie na zabytkach krzemiennych. To było i kamiennych, ewentualnie. To było to, co się zachowywało. To były stanowiska widmowe, bo takie preferencje siedliskowe mieli ówcześni ludzie. Na tym nie zachowuje się ani drewna, ani poroża, ani kość, ani nic z organiki, w związku z czym nie mamy, nie mamy szans, żeby takie coś odkryć gdzieś tam na piaseczku. Natomiast pod wodą zachowuje się absolutnie wszystko, łącznie z takimi ulotnymi, delikatnymi rzeczami, jak jakieś plecionki, jakieś sieci. Proszę sobie wyobrazić, koledzy z Danii, prowadząc badania na takich właśnie zatopionych stanowiskach mają całą serię łodzi. Okej, okay. pływali sobie, tam mają sporo tych wysp, komunikacja musiała być utrzymana i tak dalej, tak dalej. Mają łódki, świetnie. Do tych łódek mają wiosła. No to już jest takie bardziej delikatny obiekt i tak dalej. Świetnie, że się, że się zachowały. Na tych duńskich wiosłach zachowały się malunki, one były malowane. One były malowane we wzory, tych wzorów jest na tyle dużo, że można było im się przyjrzeć, które z nich są do siebie bardziej podobne, a które mniej. Na tej podstawie duńscy koledzy wyznaczyli zasięgi plemion, bo dla nich sposób, w jaki były malowane pióra tych wioseł, było formą identyfikacji wzajemnej wewnętrznej wobec świata zewnętrznego. Niesamowite! Niestety, no coś, no, a u nas można byłoby jechać z sitkiem, żeby z piasku gdzieś tam przesiać jakieś drobne krzemyki, i to był cały urobek ze stanowisk z tego okresu. Nie znaleźliśmy jeszcze malowanych wioseł. No, żadnych jeszcze nie znaleźliśmy, ale mamy potencjał. Wiemy, że te tereny tutaj właśnie wzdłuż ówczesnej odry, w tej chwili na dnie, na dnie zalewu Szczecińskiego. To były znakomite siedliska. To były tereny, które dawały dostęp do różnych stref krajobrazu. Można było łowić ryby, można było wybierać jakieś jajka ptakom gdzieś tam w szuwarach, na te same ptaki polować. Na zapleczu gdzieś był las, gdzie można było polować na zwierzynę płową, zbierać jakieś inne pożytki, które, które można było jeść. To dawało bezpieczeństwo. Jak nie udało się polowanie, można było znaleźć coś innego do jedzenia. Więc ta strefa była intensywnie zasiedlona. No więc nie ma pytania, czy znajdziemy takie stanowiska. Pytanie brzmi w tym, gdzie kiedy? No to jest funkcja niestety finansowa, no bo takie badania wymagają całego tego oprzyrządowania, które jest konieczne, żeby, żeby prowadzić badania pod wodą. Ale no to jest przyszłość archeologii tutaj. Takiej, która przyniesie zupełnie nową jakość, jeśli chodzi o zasób źródeł, bo to będą źródła, z których, których w inny sposób nie znamy jeszcze. I nie jesteśmy w stanie ich poznać, bo tylko w tym środowisku one mogły się zachować. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Morskiego Centrum Nauki. A moim dzisiejszym gościem był dr Przemysław Krajewski, archeolog z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo. Podcasty Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.